Wyokielce, słuchasz i wiesz. Rozmowa dnia. Witam Państwa, Bartłomiej Zepewa, naszym gościem Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialny za rynek pracy w naszym kraju. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Sytuacja na rynku pracy najlepsza w historii, na pewno od momentu, w którym rozpoczęła się transformacja gospodarcza, ale patrząc na województwo świętokrzyskie, pracy wciąż nie ma 52 tysiące ponad osób. Mamy do czynienia z takim dysonansem. Warszawa, duże miasta... Biją się, pracodawcy biją się o pracowników, a w takich jak regionach jak Świętokrzyskie znacznie gorzej. Czy mamy, tak jak pan powiedział, bardzo dobrą sytuację na rynku pracy? Statystycznie 7,7% bezrobocia. Województwo świętokrzyskie trochę ciut gorzej, bo to jest 9,9%, ale mamy też zróżnicowane bezrobocie, czyli tak w skali kraju mamy województwa, gdzie jest bezrobocie na poziomie poniżej 5%, to jest Wielkopolska, ale mamy też warmińsko mazurskie gdzie bezrobocie jest powyżej 13%. Jak popatrzymy choćby na wasze województwo, tutaj miasto nawet Kielce na poziomie poniżej 7%, a powiat kielecki już jest raz raz tyle. Czyli to jest takby problem, z którym się zmierzamy, czyli zróżnicowane bezrobocie, i, i też dlatego te nasze działania, które podejmujemy, muszą mieć w kierunku tych regionów kraju i tych miast i powiatów, gdzie bezrobocie wyższe, gdzieby te środki, które przeznaczamy, a przeznaczamy bardzo duże środki na aktywizację osób z pracy, czy na wsparcie dla przedsiębiorców, aby, aby trafiały do tych regionów. Regionów, gdzie to bezrobocie jest, jest wyższe. Dzisiaj, dzisiaj niestety tak nie jest i stąd też te różne propozycje zmian. Ale też dzisiaj też będę się spotykał z dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy Waszego Województwa Wojewódzkiego Urzędu Pracy i będziemy na te tematy rozmawiać. To jest kolejne spotkanie, które od wielu miesięcy kontynuuje po kraju, spotykając się właśnie w różnych regionach kraju, żeby z jednej strony podyskutować na temat funkcjonowania Urzędów Pracy, ale też sytuacji na rynku. Patrząc na powiat skarżyski to jest prawie 20%. Jeśli się głębiej wchodzi w te statystyki to widać, że zdecydowana większość tych osób nie ma prawa do zasiłków i można chyba stwierdzić, że to jest bardziej problem społeczny niż problem pracowniczy, bo te osoby nie szukają pracy. Te osoby można powiedzieć nauczyły się funkcjonować bez pracowania. Czyli jeżeli w statystyce popatrzymy to mamy ponad 55% osób tak zwanych długotrwale bezrobotnych, czyli powyżej 12 miesięcy w test. Podobnie we wszystkich województwach, w waszym województwie jest, jest podobnie. To jest najtrudniejszy problem, jeśli chodzi o, o rynek pracy, w jaki sposób to jest sobie zaktywizować. Jest zapewne zawsze taka grupa, która no... Żadne środki, żadne zachęty nie, nie pomogą, bo nie chcą po prostu pracować. Ale jest wiele ludzi, którzy po prostu no, z różnych względów są na tym bezrobociu i teraz trzeba ich przywrócić na rynek pracy. To są zasoby, które nam są potrzebne, bo sytuacja też dla nas, jeśli chodzi o demografię, nie jest korzystna. Sami te tego... narzekają, także w Kielcach czy w tym tak, to że jest... Trudno jest, nie mówi już o dobrego pracownika, ale w ogóle w tej chwili jest trudno pracować. Czyli to jest to, jest jakby, no, w jaki sposób ich zaktywizować, dać im ofertę pracy, ale to nie wystarcza, bo nas tak. Człowiekiem no, trzeba i też dłuższy czas, jeśli chodzi o doradztwo, o pośrednictwo, ale to, co też, na co bardzo ważną sprawę chcę zwrócić uwagę, to jest kwestia poziomu płac. Są też nasza walka z tak zwanymi umowami śmieciowymi, podniesienie płacy minimalnej, czy wprowadzenie stawki godzinowej. No, mieliśmy cały obszar, gdzie płacęby na poziomie na godzinę dwóch, trzech złotych, a resztę gdzieś tam pod stołem, czy, czy różne No Ale inne towarzyszyła rzeczy, temu obawa, że po wzroście do 13 zł za godzinę, będzie poszerzać się szara strefa, że właśnie ta przestrzeń nieuregulowana może się zwiększyć. Czy tutaj dzisiaj widzimy, obserwujemy, że to się nie stało, że to dzisiaj tak stawka, mówimy o stawkach oczywiście minimalnych, czyli 13 złotych 2000 płaca brutto, brut, no to nie są jakieś wygorowane, że tak powiem. No jeśli spojrzymy na wczorajsze dane, głosu ponad 4000, tysiące, no to zł. choć jak popatrzymy na inne dane, które mówimy, że średnia płaca tych osób, które najwięcej w Polsce pobierają, to jest 2400 zł, czyli ta mediana tak zwana, jest, jest jednak na niskim poziomie, czyli mamy wąską Grupę ludzi, którzy napędzają nam tę średnią płacę krajową, a jednak większość społeczeństwa zarabia niżej. I to jest duży problem i z tym też musimy walczyć, ale dzisiaj przy niższym, przy niskim bezrobociu pracodawcy sami widzą, że, że, i, że jest problem i te płace muszą wzrastać, bo no, zaczyna brakować rąk do pracy. I to jest taki paradoks, że z jednej strony mamy bezrobocie, są tereny, gdzie jest wyższe bezrobocie, a z drugiej strony pracodawcy narzekają, że nie ma rąk do pracy. Pracodawcy sami też. Te ruchy płacowe wykonują. To także wczorajsze dane gus mówią 4,6% rok do roku. To są istotne zmiany, Czy powinny być odczuwalne przez pracowników? To jest tak, to, to powtarzając, że no musi być wzrost płac, i również będziemy teraz proponować nowy wskaźnik, jeśli chodzi o płacę minimalną i stawkę godzinową, bo w 2018 rok szybko zmierza i już musimy takie prognozy przedstawiać. To na razie propozycje rządu, bo jeszcze Rada Dialogu Społecznego powinna tak, się tak, nimi tak. zająć. To w tej chwili z, z nasze ministerstwo przygotowuje propozycje, one jeszcze nie są przyjęte oficjalnie, także. Z tej minimalnej stawki to by było 2050, ale myślę, że będzie propozycja z naszej strony wyższa. 2100 zł, czy? No, to pan powiedział, redaktor. Panie ministrze, mówi pan o potrzebie dobrego doradztwa, o dopasowania struktury pośrednictwa pracy do potrzeb rynku, także w tej sytuacji bezrobotnych. W poprzedniej kadencji jeszcze Sejmu zmieniano ustawę o, o zatrudnieniu. Tworząc trzy grupy, tą jedną właśnie taką najtrudniejszą, a w założeniu Powiatowe Urzędy Pracy miały stać się mniej tylko takimi instytucjami transferującymi pieniądze, ale właśnie takimi silnymi ośrodkami doradztwa. Widzi pan, że taka zmiana nastąpiła? Znaczy, ja nie byłem za tym rozwiązaniem. Krytykowałem to rozwiązanie. Mogę powiedzieć, że no, te obawy moje potwierdziły się, bo z wszystkich tych spotkań, które odbywam, ale również analizy, to się nie sprawdziło pod jednym względem, że bardzo usztywniliśmy pracę urzędów pracy i zaszufladkowaliśmy też no, osoby bezrobotne. Chcę to zmienić w sensie takim, że no, nie, nie będziemy całkowicie rezygnować z tego instrumentu, ale go zostawimy jako instrument fakultatywny, czyli jeżeli w jakimś urzędzie, no, będzie chciał dyrektor utrzymać sobie profilowanie, to sobie utrzyma, ale wydaje mi się, że z tych rozmów i spotkań większość jest za tym, żeby jednak profilowania nie było. Ja chcę dać w ogóle większą swobodę działania dyrektorom urzędów pracy, żeby tam się podejmowało decyzje. No, chcę znieść limity też również wiekowe, żeby nie było tak, że no ktoś przychodzi, skończył 30 lat i, i urzędnik w urzędzie pracy mówi: No, przepraszam, no, chętnie bym pomógł, ale nie mogę, bo pan przekroczył trzydzieści lat a jestem zatem, bez pracy na przykład. Czy zatem I tak może powiedzieć, że ta efektywność tych aktywnych środków zwalczania bezrobocia jest niewielka? Znaczy no czy ona jest w różnych miejscach, bo to czy też nie chcę generalizować bo to urząd urządowi jest nierówny, jeśli chodzi ale chcę między innymi poprawa efektywności, skuteczności wydawania środków i też chciałbym, żeby te znaczne środki, które przeznaczamy na tworzenie nowych miejsc pracy na walkę z bezrobociem, bo w skali kraju to jest ponad 6 miliardów 600 milionów w waszym wyliczy ponad 180 milionów złotych, żeby te środki były skutecznie, efektywnie wydatkowane. No, przyjęło się tak, że w niektórych, niektórzy przedsiębiorcy dosyć sprytnie wykorzystują te środki. Zrobiła się taka maszynka do, do wyciągania środków z urzędów pracy i zatrudnienia na krótkie okresy czasu pracowników czy młodych ludzi. A tu chodzi o to, żebyśmy już tych ludzi też zatrudniając, tworzyli im dłuższe miejsca pracy i stałe miejsca pracy. Można się już dobrze zorientować po roku czasu zatrudniając prac czy to jest wartościowy pracownik, czy przydatny w, danym, w danej firmie. I w takim kierunku będziemy chcieli proponować te zmiany. Jednocześnie Ministerstwo Rodziny Pracy angażuje się w społeczną, prezydencką, związkową kampanię, godny wybór przywrócenie wieku emerytalnego, zachęcając tych, którzy już pracują, a mogliby od 1 października przejść szybciej na emeryturę, by jednak tego nie robili. Według szacunków ministerstwa liczycie, że 1 czwarta rzeczywiście zdecyduje się na tę dłuższą pracę, czy chcielibyście, żeby to było więcej osób? Czy znaczy, ta akcja ma też polegać na tym, że z jednej strony mówimy, że to jest prawo, czyli masz, masz dobrowolność, żebyś wiedział i świadomie podejmował decyzję? To, co do jakie myślę największe pretensje do poprzedników, to, że takiej debaty nie odbyli przy wprowadzaniu w podwyższaniu wieku emerytalnego. Było to siłowe rozwiązanie, spotkało się z ostrą krytyką. Przypomnę też, że zbierane podpisy ponad 2,5 miliona podpisu pod referendum w tej sprawie. To referendum się odbyło. Dzisiaj chcemy przywrócić debatę o, o systemie emerytarnym. Emery, Wybory tam. mogły być traktowane jako swego to rodzaju tak, głos to Myślę, że tak. No to tutaj dlatego też dotrzymaliśmy obietnicy, którą złożyliśmy przed wyborami zarówno prezydenta j Duda, jak również Prawo i Sprawiedliwość. To wprowadzamy, ale chcemy przez tę debatę też docierać do, do ludzi. No, dlatego między Ponad, prawie 600 doradców emerytalnych, którzy w każdym oddziale się pojawią i będą też pokazywać przyszłym emerytom. Czy opłaca się w tym momencie przejść, co trzeba spełnić, jakie warunki. Ale jednocześnie I... znamy też wyliczenie, jak będzie to kosztowne dla budżetu państwa, bo to może być nawet ponad 20, 20 miliardów złotych rocznie wyżej dopłaty do systemu emerytalnego niż do tej pory. Przy, jeżeli by wszyscy zainteresowani, że tak powiem, od 1 października odeszli na emeryturę, to jest rząd niespełna miliarda w tym roku już kosztów, które budżet państwa musiałby dodatkowo podnieść. W przyszłym roku jest około 9 miliardów. Te dane, które mamy, 17% osób nie podejmuje decyzji o przejściu na emeryturę, mimo że ma, że ma już uprawnienia ze względu na wiek. I jeżeli podajemy też taką liczbę, że 8% może wzrost dłuższy rok pracy wartość emerytury, no to myślę, że też każdy w jakiś sposób sobie będzie sam podejmował decyzję. Czy ze względu nie wiem, na stan zdrowia, na sytuację rodzinną. Czy warto jeszcze popracować, czy już to? Chcemy w, w też wprowadzić taki mechanizm, a dzisiaj jest ten moment, żeby pracodawcy nie zmuszali pracowników do przejścia na emeryturę, żeby korzystali z, z doświadczenia, z ich, z ich dorobku. I, no myślę, i może że, się jest okazać, okazać, że będą Zachęcali pracowników do tego, żeby jeszcze chwilkę popracowali. Myślę, że też, no też, jest, też trudno się dziwić ludziom, że przy takim przekazie medialnym, jaki jest w sensie w opozycji, która mówi, że jak dojdzie do władzy, to wszystko zabierze, czy podniesie wiek emerytalny? że część ludzi no, po prostu z bezpieczeństwa będzie chciało, chciało przejść na emeryturę, a dalej jeszcze gdzieś tam wtedy, wtedy pracować. Musimy spróbować jeszcze znaleźć jakiś taki mechanizm zabezpieczający, żeby takich sytuacji nie było. Oczywiście zakładamy, że, że władzy nie oddamy, ale no, ludzie, ludzie tutaj mają, mają, że tak powiem, różne, różne myślenie i warto tutaj się zabezpieczyć w jakiś sposób. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej był Państwa i naszym gościem. Dziękuję bardzo.